Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem przyjrzymy się nieco bardziej marce Cambridge Audio, a którą w zasadzie chyba każdy z nas, który by się w ogóle interesował podczas swojego wyboru pierwszego zestawu lub też kolejnego, no na pewno się gdzieś tam z Cambridge Audio zetknął. Przejrzymy tutaj ofertę, troszkę opowiemy więcej o historii marki. Mamy nadzieję, że będzie się Wam ten materiał podobał. No i zachęcamy i zapraszamy na materiał. Firma Cambridge Audio to bardzo popularna marka, tak jak już wcześniej mówiłem, kojarząca się w większości nas ze wzmacniaczami, a także bardzo znanym modelem odtwarzacza sieciowego, którym jest CXL. Historia rozpoczęła się w 1968 roku i zapoczątkowało ją pierwsza konstrukcja producenta pod nazwą P40. Kolejne projekty to kolejno tuner T50 oraz następca modelu P40 z aktywną regulacją głośności, która przypominała troszkę tak obecnie jakby gain, umożliwiała po prostu regulację poziomu wyjściowego i tą dysproporcję pozwalała jakby wyrównać. Był to model oznaczony sygnaturą P50, a wszystko wydarzyło się w 1970 roku. Był to oczywiście wzmacniacz zintegrowany. Rok później, po okresie, w jakim Cambridge Audio dało się poznać od strony twórcy elektroniki użytkowej, przyszedł czas na pierwsze kolumny o nieoczywistej konstrukcji, ponieważ projekt ten posiadał niemalże 7-metrowy labirynt, a więc w ofercie pojawił się model podłogówek R50 z linią transmisyjną. Kolejne dziesięciolecie przyniosło nowe rozdanie nowych urządzeń. 1984 rok to pierwszy system dzielony, przedwzmacniacz C75 oraz końcówka mocy A75, a rok później jako uzupełnienie oferty pojawił się odtwarzacz CD1. Dosyć unikalne urządzenie na tamte czasy, ponieważ był to pierwszy na świecie dwuczęściowy odtwarzacz płyt kompaktowych. 1990 rok przyniósł nam kaseciaka CT50, co w zasadzie spowodowało, że marka miała niemalże pełną ofertę produktów i można było zbudować cały system audio spod znaku Cambridge Audio. Przełomowym urządzeniem dla producenta z Wielkiej Brytanii był DAC Magic z 1995 roku, który jako pierwszy z portfolio CA otrzymał nagrodę What Hi-Fi Best Buy w 1996 roku. Następne modele to już bardziej współczesne konstrukcje, jakie ja kojarzę już z oferty salonów, w jakich miałem okazję nawet pracować. Były to seria Azur, będąca taką tańszą alternatywą, a także 840, aspirujące do miana high-endu. Kolejne modele, jakie się pojawiły w portfolio, przejdziemy sobie znacznie szybciej, ponieważ sporą część z nich omówimy sobie w dalszej części tego materiału. Produkty, o jakich warto wspomnieć, to pojawienie się znanej nam serii DAC Magic, czyli setka, no i późniejsze modele, tak jak teraz DAC Magic 200, a także pierwszy strumieniowiec NP30. Kolejne były kolumny Aero i Aero Max, a także głośniki bezprzewodowe. W 2015 roku pojawiła się seria CX, a 3 lata później Edge. Płodny dla Cambridge Audio w nowości był 2019 rok, kiedy to pojawiła się seria gramofonów Alva TT, seria CX2 oraz słuchawki Melomania. W 2021 roku doświadczyliśmy nowości w postaci Evo. Rozpoczynając podróż po obecnej ofercie, rozpoczniemy może od podstawowej serii, jaką jest seria AX, do której należą wzmacniacze zintegrowane i są to modele AX25 oraz AX35, uzupełniające i odtwarzacze płyt kompaktowych, czyli AXC25 i AXC35, a także sieciowce pod nazwami AXN10 oraz MXN10. Jeżeli chodzi o AX-y, mówimy tutaj oczywiście o wzmacniaczach, to w zasadzie różnice pomiędzy nimi są dosyć proste. 25 jest słabszą wersją wzmacniacza, znacznie tańszą, która nie posiada przedwzmacniacza gramofonowego.
Jeżeli chodzi o CX-y, to tutaj w zasadzie jakichś większych różnic nie ma. Co do jeszcze brzmienia AX-ów, no to tutaj 35 jest w stanie napędzić no, znacznie trudniejsze do wysterowania kolumny. Tu już nie tylko podstawkowce, ale i podłogówki w dużej mierze są w stanie zostać napędzone i odpowiednio wysterowane przez ten wzmacniacz. Jeżeli chodzi o serię strumieniowców, to AXN10 jest prostszą wersją MXN-a. I rzeczywiście, co do, pod kątem samej funkcjonalności, otrzymujemy niemalże dokładnie takie samo urządzenie. Niemniej jednak no, zmieniła się kość LAG, która powoduje, że MXN no, będzie nam oferował nieco więcej, jeżeli chodzi o samą jakość dźwięku. Do tej serii AX również możemy zaliczyć, o czym zapomniałem wcześniej wspomnieć, amplitunery stereofoniczne jak AXR85, AXR100. AXR85 słabsza, nieco prostsza konstrukcja, AXR100 i AXR100D, czyli wersja rozszerzona AXR100 z DAB+. To w zasadzie urządzenie, które dosyć fajnie się przyjęło na naszym rynku i bardzo często jest spotykane w konfiguracjach, jeżeli szukamy czegoś, co będzie dosyć funkcjonalne, dlatego że mamy na pokładzie Bluetooth, także w wersji z DAB-em mamy radio cyfrowe, ale no, jakby samo urządzenie rzeczywiście jest w stanie napędzić sporą grupę kolumn. Bardzo często jest wybierane do systemów stereofonicznych, jeżeli szukamy nieco prostszego systemu, ale o bardzo fajnej i neutralnej charakterystyce. Kolejną serią, jaką przyjdzie nam tutaj omawiać, jest seria CX. Jest to chyba jedna z najbardziej popularnych, z którą Cambridge Audio się kojarzy właśnie w większości z użytkowników, ale też klientów, którzy szukają swojego pierwszego zestawu. I najczęściej te pierwsze kroki, gdzieś tam pierwsza styczność użytkownika z tym brandem, dokładnie odbywa się za pomocą serii tej CX. Tutaj mamy dwa wzmacniacze, chociaż obecnie już jeden z nich, powiedzmy, że no w zasadzie można powiedzieć, został już usunięty z oferty, jest to CX-A61. Został w zasadzie na ten moment nagrywania tego materiału CX-A81, który jest mocniejszą wersją właśnie. W zasadzie, jak już nas przyzwyczaił Cambridge Audio, właśnie poprzednika swojego i niższego modelu. Tutaj także mamy CXC, czyli transport płyt, który jakby bardzo fajnie koresponduje gdzieś tam z tą właśnie serią wzmacniaczy, plus CXN100, który jest modelem, w którym mieliśmy przyjemność, że jak powiem, odkryć niedawno, dlatego że jest to model, który jeszcze jakieś parę miesięcy temu zastąpił model CXNV2 serii S2 i jest to odtwarzacz strumieniowy, który pozwala nam na korzystanie z radia internetowego, z jakichś serwisów muzycznych jak Spotify, Tidal, czy też korzystanie z zasobów sieciowych w postaci no, treści, którą mamy zgromadzoną na dyskach sieciowych, ewentualnie serwerach NAS, czy też na partycji naszego komputera. W porównaniu do poprzedników, czyli do AXN-a i MXN-a z tej niższej serii, CXN może nam służyć również jako DAC, czyli możemy go wykorzystać jako zewnętrzny przetwornik cyfrowo-analogowy w sytuacji, kiedy chcemy połączyć telewizor z naszym systemem audio. Bez najmniejszego problemu możemy wykorzystać do tego CXN-a, po prostu podłączając się kablem optycznym do właśnie CXN-a, a dalej już analogowo do naszego wzmacniacza. Czy to będzie Cambridge, czy to będą inne brandy, bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie wykonać taki schemat. Kolejną serią jest seria Evo, do której zaliczają się modele 75 oraz 150. Jak sama nazwa mówi, to sygnatura numeryczna mówi nam o tym, jaką moc deklaruje producent, jeżeli chodzi o dostępną do wysterowania konkretnych kolumn. Jest to seria all-in-one'ów, tak jak mówiłem,
czyli wzmacniaczy, które są wzbogacone o funkcje sieciowe, jest to trochę nowość, jeżeli chodzi o ofertę tego producenta, dlatego że wcześniej było te systemy, które były rozdzielane właśnie na odtwarzacz strumieniowy osobno, osobno wzmacniacz, ewentualnie no jakby zintegrowanie tego w amplituner stereofoniczny nie było egzotyką właśnie w AXR-ze. Niemniej jednak zebranie do jedynego opakowania, że tak powiem, tych wszystkich funkcjonalności nastąpiło właśnie w tej serii Evo. Są to dosyć eleganckie, nowocześnie wyglądające urządzenia z bardzo bogatą funkcją rozbudowania tego systemu jeszcze o jakieś dodatkowe elementy. Tak więc jedno z takich ciekawszych posunięć w historii Cambridge Audio, na pewno wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów. Rzeczywiście te rozwiązania takie niepełnogabarytowe, bo tutaj też należy wspomnieć o tym, że nie są to modele, które są pełnowymiarowe, są one znacznie mniejsze, bardziej kompaktowe do pomieszczeń, w których nam brakuje troszkę tego miejsca, w których chcemy zaoszczędzić na tym miejscu, ale chcemy bardzo dobrą jakość dźwięku audio, to właśnie z pomocą przychodzą nam właśnie te dwa modele. Seria Edge to seria dedykowana już naprawdę purystom, jeżeli chodzi o wymagania co do samego dźwięku audio. Tutaj mamy rzeczywiście również kilka modeli. Do nich możemy zaliczyć Edge NQ, który jest odtwarzaczem strumieniowym razem z przedwzmacniaczem, czyli możemy tutaj wykorzystać do niego drugi element z portfolio, czyli Edge W, który jest końcówką mocy stereofoniczną, ewentualnie Edge M, który jest wersją monofoniczną, czyli podpinamy sobie dwie, każda z nich zasilaną osobną kolumnę, dzięki czemu już uzyskujemy taki najbardziej rozwiązanie, no powiedzmy, że high-endowe, które właśnie pozwala na uzyskanie najlepszej z możliwych jakości dźwięku. Jeżeli chodzi o odtwarzacz płyt kompaktowych, to tutaj w tej serii nie ma takiego urządzenia. Musimy się tutaj posiłkować jakby rozwiązaniami z zewnętrznych jakby firm, ale no na pewno to jest trochę tak, że fajnie jest czasem zmienić coś w tym charakterze brzmienia, a dzięki kupno jakby zakupowi innego odtwarzacza płyt kompaktowych będzie to możliwe, bo rzeczywiście źródło będzie miało dosyć duże przełożenie na sam charakter brzmienia wypadkowy, więc no, dosyć fajna opcja. Wygląd bardziej nowoczesny, urządzenia, które są naprawdę ciężkie, zbudowane solidnie, no ciężko naprawdę jakby jest pomylić je z poprzednikami. Jedyne co je łączy z poprzednimi wersjami, o których mówiliśmy wcześniej, to chyba kolor. Kolejnym, może takim w zasadzie grupą produktową, o której części urządzeń powiedzieliśmy już wcześniej, bo tutaj na pewno CXN, AXN, MXN, czy CXC, czy AXC 35, czy 25, należałoby również zebrać do tego jednego, do jednej kategorii, to będą źródła. I do nich na pewno należy jeszcze zaliczyć tutaj gramofon, który jest uzupełnieniem właśnie tej oferty. Jest to Alva TT, która pozwala nam na komunikowanie się bezpośrednio w obrębie właśnie tych urządzeń. Jest gramofonem analogowym, którym możemy sobie również połączyć cyfrowo, z którym się możemy również połączyć cyfrowo. Bardzo fajne urządzenie, jeżeli chodzi o design. Jeżeli chodzi o charakterystykę brzmienia, no to tak jak w większości gramofonów, możemy sobie ją zmienić na zasadzie wymiany po prostu wkładki. No w zasadzie jest takim, taką opcją, która wzbogaca jakby ten system. Kolejnym są elementy takie akcesoryjne, powiedzmy, czyli przedwzmacniacze gramofonowe. Przedwzmacniacz solo jest, no jak sama nazwa można by się w zasadzie domyślić, wskazuje na to, że mamy do czynienia z przedwzmacniaczem gramofonowym, który obsługiwać będzie nam tylko i wyłącznie urządzenia, które zostały wyposażone we wkładki typu MM. Natomiast Due będzie obsługiwało zarówno MM,
jak i MC. Więc urządzenie, które będzie rozszerzeniem po prostu swojego niższego modelu. Kolejnym będą DAC-i. I tutaj, o ile Cambridge Audio DAC Magic 100 był takim bardzo długo królującym, powiedzmy, że na rynku tutaj naszym rodzimym urządzeniem, takim pierwszym wyborem, pierwszym tropem, jeżeli chodzi o prostsze DAC-i, które bardzo fajnie się sprawdzały w systemach stereofonicznych, o tyle został już on wycofany z oferty, został nam tylko DAC Magic 200, który no, jest zbudowany na lepszej kości DAC, więc dla osób, które poszukują znacznie lepszego rozwiązania, które będzie nas pchało w przód, jeżeli chodzi o same walory soniczne naszego systemu audio, no to jest to na pewno bardzo dobry trop. Ostatnią kategorią są kolumny. I tak jak w historii wcześniej opowiadaliśmy wam o Cambridge Audio, rzeczywiście były już takowe produkty. O tyle obecnie została seria Saxo, czyli modele SX6080, plus oczywiście do tego są również podstawkowce i centralka, oraz seria Minx, która jest takim ukłonem w stronę osób, które poszukują bardzo kompaktowego rozwiązania, coś w stylu Bose serii Companion, czy w zasadzie Lifestyle, które po prostu powodują, że nie zajmują nam dużo miejsca, są bardzo fajnym rozwinięciem tego, co możemy dostać z telewizora. No bo wiadomo, głośniki telewizyjne obecnie, no, można powiedzieć, że to jest tylko na zasadzie trochę takiego rozwiązania, które no, musi jakiś dźwięk z siebie wydawać. Natomiast no, na pewno nie jest to rozwiązanie, na którym da się słuchać muzyki, czy też oglądać filmy z wielką frajdą. Minxy, pomimo tego, że małe i rzeczywiście niepozorne, to dają bardzo fajną jakość dźwięku. Dziękujemy wam za wspólne spędzenie z nami tego czasu. Mamy nadzieję, że materiał się wam podobał. Jeżeli chcielibyście jakąś konkretną markę w następnym materiale, o której chcielibyście, żebyśmy nieco więcej opowiedzieli, przeglądnęli jej ofertę, to jak najbardziej zachęcamy was do pozostawienia komentarza w odpowiedniej do tego sekcji. A tymczasem żegnamy się z wami i zapraszamy na kolejne materiały. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!